W zeszłym roku, chyba tak w okolicach wakacji, było bardzo popularne wyzwanie Draw This in Your Style. I w tym roku, z początkiem, znowu się odświeżyło, co jest fajne w tych wyzwaniach, że one tak powracają cyklicznie. Są takie typowe dla miesięcy jak Mermaid czy Inktober, a są takie, które po prostu powracają jak nie ma co innego do roboty, powiedzmy. No i tutaj jest, to wyzwanie ma na celu narysowanie czyjegoś obrazka w swoim stylu. Ja wybrałam obrazek Sary Pass. Nadal będziecie mieć link do jej Instagrama. Zachęcam do zajrzenia. Taką różowo-włosą dziewczynkę sobie rysuję. Co prawda nie jestem zbyt zadowolona z niektórych elementów. Nadal mam do poćwiczenia nos i nadal mam do poćwiczenia usta. Ale całokształt całkiem fajnie wyszedł. Materiały, którymi rysuję, też będą na dole. Właśnie odnośnie materiałów, to niestety niektóre z moich markerów są już na skraju wytrzymałości. Kiedyś Wam pokażę, jak chwilowo odświeżyć promarkery, bo akurat one nie mają doładowania, a można odrobinę przedłużyć ich żywotność, ale to może w innym filmiku. No ale w związku z tym, że niektóre właśnie są na wykończeniu, to na przykład tło mojego obrazka jest w unikalnym stylu kończącego się markera. Ale całość wyszła całkiem przyjaźnie, całkiem fajnie, mi się podoba. Tutaj też używam nowych, ostatnio zakupionych markerów z Kuretake Fine & Brush. Trochę inne doznania, ale też fajna sprawa. Szczególnie śmieszny jest ten jasno różowy, bo na początku wygląda jak pomarańczowy, potem dopiero się robi różowy. Ale całkiem fajnie postać wyszła. W poprzednim filmie, link u góry, trochę minęłam się z faktami, czyli wcisnęłam Wam kit jednym słowem, za co bardzo, bardzo przepraszam, kajam się. Aquaman pojawił się nie w latach 80., ale w 41 roku. Mera pojawiła się w 64 roku. W związku z moim szalonym noworocznym postanowieniem, że będę nagrywać przynajmniej jeden film w tygodniu, a chciałabym to robić regularnie i wystawiać w konkretny dzień o konkretnej godzinie. I wymyśliłam sobie, że będzie to czwartek o 18, ale obecnie czuję w kościach i w trzewiach, że to chyba nie jest najlepsza godzina. Intuicja, znaczy godzina, w ogóle dzień. Intuicja podpowiada mi, że coś tutaj trzeba innego zrobić. W różnych miejscach różne ankiety dałam i zapytania. Jak Wy to widzicie, kiedy Wy byście chcieli najbardziej oglądać w ogóle filmiki takie w tematyce rysowniczej i tak dalej. Są pewne już pomysły na zmianę terminu, ale teraz zapytam się Was, czyli moich widzów tutaj na YouTubie, bo co prawda nie jest nas jeszcze zbyt dużo, mam nadzieję, że będzie więcej, że się te filmy jednak będą podobały i dotrą do szerszego grona, ale skoro są to początki, więc Wy, moja wierna, malutka grupko wspierająca mnie na YouTubie, macie teraz największy wpływ na to, kiedy te moje filmy będą się pokazywały. I zaraz ankietę wrzucę tutaj u góry, ale w komentarzach też możecie pisać, kiedy Wy najchętniej oglądacie. Czy jest to jakiś konkretny dzień tygodnia, poniedziałek, wtorek, środa, czy na przykład wolicie usiąść sobie na spokojnie w weekend? Jakie godziny Wam odpowiadają? Podejrzewam, że bardziej popołudniowe, ale może ktoś ma jakieś inne pomysły. I myślę, że ja to wszystko sobie zbiorę, podsumuję i może już od przyszłego tygodnia wrzucę jakiś nowy termin. Będę stosować jakiś nowy termin. Szczerze, myślę o piątku albo sobocie i ewentualnie co jakiś czas dodatkowym filmie takim relaksującym, powiedzmy, we wtorki. Dajcie mi znać w komentarzach, czy Wam się podoba ten pomysł. Zerknijcie na tą ankietę i wpiszcie, co tam, co zaznaczcie, który Wam się dzień najbardziej podoba. Pomóżcie mi to ogarnąć jakoś. Skoro ja biorę udział w Draw This in Your Style i narysowałam postać czyjąś, chciałabym też, żebyście i Wy wzięli w tym udział, w tym wyzwaniu. Dlatego ja przygotowałam własny, oryginalny obrazek
I fajnie by było, żebyście narysowali tą moją postać, moją Lady Pistachio, swoim stylem. Jak wy ją widzicie, jak wy rysujecie. Wrzućcie to na Instagrama, czy podlinkujcie tutaj mi w komentarzu, jeżeli się podejmiecie tego rysowania. I fajnie by było, jeżeli byście to na przykład na Instagramie wrzucili, czy na Facebooku, to oznaczcie mnie dobrze przy tym zdjęciu, żebym mogła waszą pracę zobaczyć, polubić i no i zobaczyć, że faktycznie ktoś też się podjął tego. I tymczasem Borem Lasem, to chyba będzie już moje hasło, kończymy na dzisiaj. Jak się podobało, to jak zwykle łapka, subskrypcja, koniecznie komentarz i widzimy się następnym razem. Pa!